Następnych na scenę zapraszamy bóstwa Wudu, Maman Gryzit i Baron Samedi. Ej, ona ma chaos. Jest przez ten chaos. Tu jest jakieś pytanie? Nie? Dobra, a jak się poznali? A jak się poznaliście? Więc, ja to pamiętam tak. To piękna, księżycowa noc. Szedłem właśnie sobie po cmentarzu. No i zobaczyłem bóstwo. Oczywiście byłem całkiem trzeźwy. No bo oprócz wodu przypisali mi tam whisky, papierosy i inne takie rzeczy. No i moim nonszalanskim rokiem objąłem tą piękną damę. A później poszliśmy do mnie, przynajmniej wieczór, nie był wódek. Ja to przynajmniej tak pamiętam, no. To było zupełnie inaczej. Kupię sobie spokojnie drób, na tym zresztą ciągnie za tą piecę. Jeszcze by to mnie obrzygało. Nie wiem, o czym to przygotowało. Aż się złamała, dlatego jej miałam ze sobą. Zakopałam go, ale w końcu mi się to teraz zrobiło. Zaczęłam stukać, pukać. Wyciągnęłam go i zaciągnęłam go. Tak, to przynajmniej mi się zgadzało, ostatnia część. Czy teraz chyba wypadało spytać, jak się nazywa facet, który zjadł rodziców? Sierota. Nie, no to za mną nie przejdzie.
Źle się oceniasz. A więc mój dziecko kota? Hał, hał. To może najpierw poszukajcie innych, a to się nie spędzi. Co innych? Zupełnie paszkoka. Nie patrz, ja jestem przyszedzona. Minus 20%. I co w związku z tym? No mówię, ten to stoję. Może ktoś następny? Proponuję Atenę. Gorzej, jak ona będzie szukać.